Bardzo przepraszam, nastąpiła zmiana luzaka, czyli powożącym z zaprzęgu numer 1 jest Jan Sternicki, a Bernard Szaflański jest luzakiem. Od momentu, kiedy damy sygnał do startu, 40 sekund na rozpoczęcie przejazdu. Bardzo prosimy, dajemy sygnał do startu. A co wy w garnek puchacie to? Zawodnik zbliża się do bramki startowej z wielką gracją, spokojnie. Podjeżdża do przeszkody numer 1. Przeszkoda numer 1 zaliczona czysto. Spokojnie konie w takim lekkim kłusie próbują zagalopowywać. Przeszkoda numer 2. Numer 3 na razie czysty przejazd. Zbliża się do przeszkody takiej już parkurowej. To jest już, mamy jedną zrzutkę. Jest to taki slalom między tymi elementami dekoracyjnymi. Niech mi, żeby pokazywał nam do góry ręką. Ale my widzimy, czyli jedna na razie, tak? Jak do tej pory jest 5 punktów karnych. Ja chcę przypomnieć, że za każdą zrzutkę, jeżeli piłeczka spadnie, doliczamy 5 sekund karnych. Zawodnik się zbliża do kolejnej przeszkody. Jest to kolejna przeszkoda już numer 7. Bardzo ładnie, czysty przejazd. Przeszkoda numer 9, czysto zaliczona, czyli na miarę bardzo poprawny przejazd. Przeszkoda numer 10, również poprawnie. Teraz mamy taką imitację wody, czyli takie plandeczki. Konie troszeczkę się denerwują, nie wiedzą o co chodzi, ale mam nadzieję, że powożący sobie poprawi. Jeżeli jest kłopot, można zrezygnować, czyli próbować 3 razy najechać i za trzecim razem, jeżeli nic się nie uda, można ominąć przeszkodę i wtedy wszystko jest ok. Poprawiamy uprząż, czyli pierwszy najazd jest po prostu niezaliczony. Jest drugi najazd i konie poszły. Cierpliwości dajemy sobie radę, ale mamy zrzutkę, czyli następne 5 sekund karnych. Najważniejsze, że bez kłopotu wszystko się odbyło. Uprząż poprawiona i następne przeszkody zawodnik pokonuje w prawidłowej kolejności. Dodatkowo chcę poinformować, że w związku z zejściem luzaka doliczamy 10 sekund karnych. Tak jest po prostu w naszym regulaminie. Czyli łącznie jak do tej pory zawodnik już ma 20 sekund karnych. Zawodnik zbliża się do takiego parkuru, czyli trudnej przeszkody, stałej. Jest to przeszkoda, która składa się z kilku elementów. Trzeba wszystkie elementy w odpowiedniej kolejności pokonać. Jeżeli nie wolno jest przyjeżdżać przeszkody niepokonanej, jak do tej pory zawodnik prawidłowo przyjeżdża tą przeszkodę, nie ma żadnych kłopotów. Konie się nie boją, spokojnie. Bardzo ładnie. I to już jest ostatni wymiar, czyli przejazd na czysto. Dodatkowym utrudnieniem w tej przeszkodzie są piłeczki. Gdyby zawodnik miał problem, otarł się, piłeczka spadła, byłyby dodatkowe punkty karne. Także wszystko jest na razie ok. I zawodnik już zbliża się ku końcowi do przejazdów. Jak zawodnik zakończy przejazd, podamy i podjeżdża do bramki końcowej, zakończył przejazd. Łączny czas 3 minuty, 15 sekund i 82 setne. Doliczamy do tego